Dzień dobry. Szanowni, na ostatniej lekcji zajmowaliśmy się, a może ja się zmniejszę, a może jeszcze na razie nie, zajmowaliśmy się dalej badaniem tego zjawiska, które nazwaliśmy ciśnieniem powietrza. No i skoncentrowaliśmy się na badaniu zmiany ciśnienia przy zmianie objętości lub temperatury. Objętości zbiornika, w którym się to ciśnienie znajduje, lub temperatury powietrza. No i jako podstawowe narzędzia do eksperymentowania posłużyły nam butelki puste, takie typu PET, 1,5-litrowe z korkiem, strzykawki, no i jedna suszarka do włosów jako źródło ciepłego powietrza. No i pierwszy ruch polegał na tym, że po prostu zakręciliśmy te butelki i zgniataliśmy je. No i powietrze w środku stwarzało opór przed zgniataniem. No, ustaliliśmy, że jak butelka była otwarta, zanim była zamknięta, nakrętka była zakręcona, no to pewnie ciśnienie w środku było takie samo jak na zewnątrz, no bo powietrze sobie zupełnie spokojnie wlatywało i wylatywało z tej butelki, więc to powietrze na zewnątrz miało te same własności, co powietrze w środku. No potem zamknęliśmy tą butelkę i ściskając ją, doprowadziliśmy do tego, że ona się dawała ścisnąć, to jest tutaj tak symbolicznie naszkicowane tymi dwoma półkami, ale potem stawiała opór. No i że ciśnienie w środku było pewnie większe niż ciśnienie na zewnątrz, tak? Czyli pomiędzy tym powietrzem w środku a na zewnątrz była różnica ciśnień, to ważne pojęcie, które się nam potem jeszcze przyda. No i kiedy puszczaliśmy tą butelkę, no to na ogół ona wracała do swojego stanu poprzedniego, no chyba, że ktoś tak bardzo mocno ją zgniótł, że już nie chciała wrócić, była zdeformowana, ale na ogół wracała. No i stąd wywnioskowaliśmy, że jeśli zmniejszamy objętość zamkniętego zbiornika, bo ta butelka służyła nam jako zamknięty zbiornik, to ciśnienie znajdującego się w nim powietrza rośnie. No i można to odwrócić, zapytać się, a co będzie, jeżeli będziemy zwiększać objętość zamkniętego zbiornika. No i tak przez przekorę, jakby na odwrót przeczytać to zdanie, to można by sobie wyobrazić, że to, czy łatwo uwierzyć, że to by znaczyło, że ciśnienie powinno maleć, jeżeli zwiększamy objętość zamkniętego zbiornika. No i to łatwo sprawdzić za pomocą strzykawki plastikowej. Tutaj to czarne to jest, symbolizuje nasz palec, którym zamknęliśmy otwór strzykawki, a zanim żeśmy jeszcze to zrobili, to sprawdziliśmy, jak lekko, no niezbyt lekko, bo jest tarcie, ale stosunkowo lekko można poruszać tłokiem strzykawki, jeżeli powietrze może spokojnie wpływać do środka. No a jeżeli zamknęlibyśmy tutaj te, otworzylibyśmy trochę strzykawkę, tak żeby tutaj było trochę powietrza, zatkalibyśmy palcem ten wylot i próbowaliśmy pociągnąć tłok dalej, no to było trudno. Było trudno. Widać było, że ciśnienie powietrza w środku maleje, a ciśnienie z zewnątrz przeszkadza. Tym razem różnica ciśnień jest w tą stronę, ciśnienie na zewnątrz, to atmosferyczne, jest wyższe niż ciśnienie wewnętrzne. No i to były pierwsze ustalenia, tak, że jeżeli zmniejszamy objętość powietrza w zamkniętym zbiorniku, to jego ciśnienie rośnie, a jeśli zwiększamy objętość powietrza w zamkniętym zbiorniku, to jego ciśnienie w środku maleje. No, następne rodzaj badania, ja się chyba jednak zmniejszę, bo trudno mi się tak jakoś umieścić, żeby wszyscy byli zadowoleni. Hop,
I teraz tu gdzieś, tu na przykład. To badaliśmy, co się dzieje przy zmianie temperatury. No i znowu idea była taka, żeśmy wzięli tą butelkę, wzięliśmy suszarkę i najpierw wypełniliśmy tą butelkę, otwierając korek, zdejmując nakrętkę ciepłym powietrzem, gorącym powietrzem, a potem po zakręceniu przez chwilę nic się nie działo, ale kiedy butelka zaczęła się chłodzić, kiedy temperatura powietrza w środku zaczęła spadać, to zaobserwowaliśmy podobny efekt do tego, w którym poprzednio był przy zgniataniu, tak? Ta butelka się deformowała, ona się jakby kurczyła. No i kiedy już się skurczyła i wróciła do temperatury pokojowej, to następnie mogliśmy podgrzać znowu, tym razem z zewnątrz, przy zamkniętym korku, mogliśmy znowu podgrzać suszarką tą butelkę i o dziwo wracała z powrotem do tej samej objętości. No i to oznaczało, że zapewne tu to powietrze, kiedy robiło się coraz chłodniejsze, to jego temperatura spadała, jego ciśnienie spadało, temperatura też, ale ciśnienie także. No a kiedy tutaj spowodowaliśmy, ogrzewając butelkę, że powietrze w środku się też ogrzewało, to jego ciśnienie rosło i ta butelka się jakby rozkurczała z powrotem. No i jeszcze jedno doświadczenie można było zrobić. Można było wziąć drugą butelkę wypełnioną powietrzem o temperaturze pokojowej, takiej jakie było w klasie, takiej temperaturze jak powietrza w klasie, i ogrzaliśmy ją tym razem z zewnątrz tą suszarką i przy odkręcaniu korka słychać było taki syk, jak powietrze pod większym ciśnieniem uciekało z tej butelki na zewnątrz. No więc wywnioskowaliśmy stąd, że jeśli temperatura powietrza w zamkniętym zbiorniku rośnie, to jego ciśnienie także rośnie. Tu to było widać, tak? Przejście stąd do tego, powietrze w zamkniętym zbiorniku w temperaturze pokojowej ogrzane powoduje, rozpycha całą butelkę. A jeśli temperatura spada, to jego ciśnienie także spada, no to z kolei było widać, tu po lewej. Zobaczymy, czy mi się uda podnieść, tak, tutaj, tak? To było gorące powietrze i kiedy się schładzało, jego temperatura spadała, to ciśnienie tego powietrza też malało. No dobrze, to teraz przypomnijmy sobie jeszcze to, co tutaj mówiliśmy, że jeżeli zwiększamy objętość zamkniętego zbiornika, to ciśnienie znajdującego się w tym zbiorniku powietrza maleje. No bo chcę tutaj zwrócić uwagę na wynik eksperymentu pewien tego ze szklanką. A otóż do szklanki nie trzeba nalewać wody po sam czubek, że tak powiem. Tak? Wystarczy nalać tutaj tej wody mniej. No i mimo to, jak widać, ciśnienie powietrza z zewnętrznego, atmosferycznego, podtrzymuje kartkę papieru, powoduje, że ona od tej szklanki nie odpada po odwróceniu, pomimo że tutaj mamy powietrze. No i to trochę się może kogoś zaniepokoić, a nawet powinno kogoś zaniepokoić, bo mówiłem na lekcji, rozmawialiśmy o tym, że no póki powietrze jest wszędzie, no to działa z takim samym parciem z jednej strony na jedną stronę, tu w tym wypadku przy ssawki, jak na drugą. No ale tu właśnie odpowiedź czy też wyjaśnienie leży w tej obserwacji, że jeśli zwiększamy objętość zamkniętego zbiornika czy powietrza w zamkniętym zbiorniku, to ciśnienie tego powietrza maleje. Otóż jak dobrze się przyjrzeć temu, co się dzieje, to przy odwracaniu tej kartki powietrze nie ucieka, ona po prostu gromadzi się tutaj nad wodą, ma mniejszą gęstość od wody, więc można powiedzieć, że pływa w wodzie. Natomiast troszeczkę tej wody się z tej szklanki wylewa. A czasem po prostu tylko zwilża papier wokół,
czasem troszeczkę, widać zdaje się ten zwilżony papier, czasem troszeczkę parę kropel jeszcze upadnie na ziemię, czy też na stół, czy też do miski. Otóż to powoduje, że objętość wody się jest w szklance troszeczkę mniej, a objętość powietrza w szklance robi się troszeczkę większa. I wyobraźcie sobie, że to troszeczkę więcej wystarczy, żeby ciśnienie powietrza, które nadal jest, ale odrobinę rozrzedzone, spadło na tyle, żeby ciśnienie atmosferyczne powietrze na zewnątrz mogło równoważyć tutaj swoim parciem ciężar tej wody i ciśnienie powietrza, które jest w tej szklance.